www.radiopryzmat.pl. Operacja Styl. Dzisiaj mówić będzie dla was Michał Kękuś i muszę przyznać już na wstępie, że będzie to dla mnie audycja dosyć szczególna. Moim gościem będzie dzisiaj profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. W ubiegłym miesiącu nakładem wydawnictwa Znak ukazała się pana książka Ostatnia wojna Putina, rozprawa filologa z Rosją. I to jest ponad 700 stron pana przemyśleń dotyczących właśnie wojny, która dzieje się obecnie w Ukrainie. No i na stronie wydawcy jest taka notka, która podpowiada nam fakt, że na kilkanaście dni przed wybuchem wojny właśnie pan już zaczął pracę nad tą publikacją. No i właśnie jak to wygląda tak z pana perspektywy autora, kiedy zaczęły się te prace? Bo podejrzewam, że jako osoba, która interesuje się tym tematem, no to myśli krążyły już od dawna, bo czytając między wierszami można było przewidzieć, że ta wojna się niedługo rozpocznie. No i właśnie kiedy zaczął pan spisywać jakieś pierwsze swoje przemyślenia i kiedy to wyrosło do takiej rangi już pełnej publikacji? No, ja myślałem o takim dzienniku intelektualnym parę miesięcy wcześniej. Nie miał być to jeszcze dziennik wojenny, ponieważ jednak ja, mimo mojej wiedzy o historii Rosji, o jej stosunku do Ukrainy, nie przewidywałem, że ta wojna wybuchnie. Nie spodziewałem się, że Putin się odważy na taką decyzję. A rok 2022 był w takim moim życiu intelektualnym dosyć bogaty i pracowity. A proszę sobie wyobrazić, że pod sam koniec 2021 ja przygotowałem taką dużą publikację po angielsku, to ostatecznie się ukazało, z zakresu myśli rosyjskiej, tak od Czadajewa do Sołowiowa, rosyjscy myśliciele między wschodem a zachodem. Ja to skończyłem w grudniu 2021 i właśnie myślałem, że zacznę teraz spisywać coś w rodzaju takiego intelektualnego dziennika, ale okazało się, że w lutym zaczęła się ta wojna, więc po pierwsze musiałem napisać wstęp do książki angielskiej, bo zawsze wyznaję zasadę, ale pan przeszkodził do mnie na zajęcia, tak? Tak. Wiele lat chyba na zajęcia z historii, to wie pan, że ja nawet mówiąc o starej Rusi, zawsze odnosiłem to do współczesności, no bo jeżeli istniał, funkcjonował wielki książę kijowski Władimir Monomach, a w XXI wieku Rosjanie skonstruowali łódź atomową, którą nazwali Władimir Monomach i ją wodowali w Sywirodwińsku, to ja uważałem za obowiązek taką rzecz wam przekazywać. Myślałem, że spiszę taki rodzaj dziennika intelektualnego. No ale gdy ta wojna, gdy już ku tej wojnie się miało, to zacząłem pisać takie na początku niezobowiązujące notatki. Ja w ogóle nie wiedziałem, że z tego taka książka wyrośnie. Myślałem, że to tak będę pisał tylko dla historii, żeby potem to zostało i ewentualnie potem ktoś to może będzie czytał. Się też tak zaczęło dosyć dziwnie, tak się ułożyło, że książka się zaczyna, no ona teraz jest bardzo uporządkowana, bo tam jest i wstęp, który powstał na samym końcu, ale tam, gdzie ten dziennik właściwy się zaczyna, to tam jest bodaj 14 lutego i to był taki SMS, który posłałem do takiego mojego bliskiego kolegi, przyjaciela w Krośnie na Podkarpaciu, z którym wcześniej często o tych sprawach, o tym pograniczu rosyjsko-ukraińskim, ale polsko-ukraińskim mówiliśmy i potem ten SMS, jego odpowiedź stała się początkiem tego dziennika, który jeszcze nie był wtedy dziennikiem, to był SMS, więc ja tutaj też mogę powiedzieć, że chociaż należę do pokolenia takiego, że mógłbym być pana dziadkiem, to no, korzystam bardzo i też prawdę mówiąc jestem niewolnikiem komórki, tak jak i dlatego nie, w tym sensie, że najwięcej czerpię wiadomości z tego frontu przez mojego tego smartfona, skąd Telegram, na Telegramie rosyjskojęzycznych, ukraińskojęzycznych, no a potem zaczęło mi się to układać już w taką opowieść. No, jest wojna i lepiej, żeby ta książka nie powstała, bo gdyby nie było wojny, to by
tej książki nie było, ale skoro ta wojna jest, no to dałem takie świadectwo. Mogę powiedzieć, że takiej książki jak takiej książki nie był w stanie napisać nikt. Mogę powiedzieć lepszą, owszem, ale takiej, taką mogłem napisać tylko ja. Jak ją pan miał w ręce, jeżeli pamięta pan zajęcia ze mną, to wie pan, że taką książkę mogłem napisać tylko ja. Dokładnie. I jeszcze odnośnie tego, co pan wcześniej wspomniał, odnośnie właśnie poniekąd bycia więźniem smartfona, to właśnie chciałbym nawiązać do tego, co pan mówił na forum w Krynicy Zdroju we wrześniu bieżącego roku właśnie odnośnie publikacji. I tam powiedział pan, że czerpał wiedzę zarówno ze smartfona właśnie, czyli tutaj Telegram i wszelkie właśnie informacje stamtąd czerpane oraz z latopisów. Więc tutaj na pewno dosyć szerokie spektrum właśnie źródeł. No i też, no w mediach ciągle byliśmy atakowani, może atakowani to trochę niezbyt dobrze wykorzystane w tym przypadku słowo, ale jednak tymi informacjami i obrazami właśnie z wojny, więc na ile... Bombardowani. Tak, dokładnie. Więc na ile wyczerpujące było właśnie to sam proces tworzenia tej publikacji, no bo tutaj podejrzewam, że te myśli zajmowało w dosyć mocnym stopniu i ciągle po prostu ten temat krążył jakoś w głowie. No, wie pan, to jest tak, że człowiek im staje się bardziej taki dojrzały, taki doświadczony, a jeszcze mu pamięć dopisuje, a mnie jakoś opatrzność akurat tym darem obdarzyła i ta pamięć mi dobrze służy, no to jednak ma taką intuicję od razu, co jest prawdą, a co jest fejkiem i ja to czułem, ja nigdy nie uwierzę w to, że się pojawi informacja, że Putin nie żyje, że od 2 tygodni jest w zamrażarce, bo wiem, od razu sprawdzam, co jest źródłem i oczywiście ja nie miałem żadnych nigdy wiadomości insajderskich, ale nawet tacy, którzy mają te wiadomości, to nie są w stanie przewidzieć przyszłości. Muszę jednak powiedzieć, że z tych rozmów, jakie na przykład tam udzielałem Radiu Kraków, tam redaktor Jacek Bańka często do mnie dzwonił, to muszę powiedzieć, że w wielu miejscach udało mi się, zresztą one są na mojej stronie, te rozmowy wszystkie, udało mi się no, pewne rzeczy może nie tyle przewidzieć, ale dobrze zdiagnozować i rok temu już tak o tej porze właśnie na Wigilię apelowałem na falach Radia Kraków o pomoc militarną dla Ukrainy, przewidując, że jeśli ona nie nastąpi, to będziemy mieli do czynienia z dramatem. I dzisiaj ta sytuacja wygląda o wiele gorzej i już dzisiaj nie trzeba być prorokiem, żeby widzieć, że to, co ja no, w cudzysłowie przepowiadałem, ale to, co jako zły prorok niestety no, dostrzegałem w tych wydarzenia, które już się wtedy toczyły na przyszłość, dostrzegałem, to niestety okazało się prawdą. Podobnie udało mi się też, to na falach Radia Kraków też tego dowiodłem, że przewidywałem, że Łukaszenka nie odda władzy wtedy, jak były te demonstracje. Wszyscy mówili, że go ta rewolucja obali. Ja chciałem się mylić, ale powiedziałem, że 2-3 lata nie odda. Dzisiaj się okazuje, że to i tak było optymistyczne w tym 2000 roku. Albo gdy mówiłem z kolei, że grupa Wagnera po tym, jak ich przywódca zginął, że nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla Polski, że ci, co rzekomo mieli nas atakować z Białorusi, to jest tylko wymysł. Pamiętam, że poważnie ludzie wtedy mówili o zagrożeniu. No dobrze, ja akurat nie widziałem tu zagrożenia, ale to nie są takie istotne rzeczy, bo to są konkretne. Mogłem się też na przykład w niektórych rzeczach mylić na pewno, bo człowiek lubi w swojej przeszłości uwypuklać to, w czym miał rację, a to, w czym się mylił, to nie tak chętnie to przywołuje. Ale niewątpliwie, i to chyba powinno też pana cieszyć, taka wiedza głęboka wiedza z literatury, z historii, pomaga opisywać ten świat rzeczywisty, pomaga na przykład nie wiem, czy na zajęciach z panem poruszałem na przykład problem, jakie Putin błędy historyczne popełnia, jak nie zna źródeł, jak się myli. Mówię, że moi studenci by nie zrobili takiej pomyłki, żeby pomylić wojnę 7-letnią z Wielką Wojną Północną, a prezydent Rosji, Putin, który rzekomo tak historię Rosji dobrze zna, tak katastrofalne błędy robi. I ja nie powiem, że to wszystko pomaga,
nam Putina pokonać, ale pomaga nam na pewno lepiej to zrozumieć. Natomiast w mojej książce jest też takie, jak na pewno pan zauważył, bo i z okładki z czwartej strony i wtedy podczas tej rozmowy, no ja jednak różnicuję Rosję. To jest, uważam, że są trzy Rosje. Jest Rosja putinowska, jest Rosja antyputinowska i ja bardzo dużo uwagi jej poświęcam. No jest ta Rosja średnia, ten naród, oni to nazywają głęboki naród. Po polsku głęboki to nie pasuje, wie pan, to nie mówi się po polsku. Ja to nazywam nieskażony, taki rdzenny naród i to jest naród, który jest ogłupiany przez propagandę, ale znowu, ja tego też nie uważam za jakąś cechę szczególnie rosyjską, bo uważam, że każdy naród przez propagandę da się ogłupić, a chyba no, takim przykładem jest również sytuacja w Polsce, gdzie wiemy, co państwowa telewizja potrafiła zrobić z umysłami ludzi skądinąd porządnych, dobrych, wcale nie pragnących zła, ale jednak umysłowo może jednak nie tak giętkich, żeby propagandzie nie ulec. I ja też uważam, że jeżeli tych Rosji się nie rozróżnia, to absolutnie ci, którzy myślą, że jeżeli będą potępiać Rosjan en totali, mówić, że Rosjanie wszyscy są tacy sami, to oni oddalają zwycięstwo Ukrainy, bo nikt Putina oprócz Rosjan nie pokona. Nie pokona ani Ukraina, mówienie o czołgach ukraińskich, czy tam amerykańskich nawet na Placu Czerwonym, to są bzdury wierutne i ktoś, kto tak mówi, to tylko oddala zwycięstwo Ukrainy. Zresztą mądrzy ludzie na Ukrainie też to rozumieją. No i ja uważam, bo nigdy się tego nie wyprę, że to ta moja dawna już wiedza i też te niegdysiejsze spotkania z takimi Rosjanami, jak na przykład Natalia Gorbaniewska w Paryżu, a i pośrednio Aleksander Sołżenicyn. A chodzi o to, żeby zwyciężyło dobro, żebyśmy my przez to poznawanie kultury, różnicowanie, wspieranie tych Rosjan, którzy są przeciwko Putinowi, żeby to sprzyjało dobru, czyli sprzyjało zakończeniu tej wojny i ostatecznemu odsunięciu Putina do niebytu, bo Putinowi ja niczego dobrego nie życzę i nawet jeżeli pan pozwoli, to mogę powiedzieć potem już w głębi audycji, jak wiążę te swoje życzenia Putinowi ze swoimi maratonami. Odnośnie wszystkiego, co pan powiedział, oczywiście zgadzam się. Myślę, że tutaj trzeba przyjąć taką szerszą perspektywę i nie oceniać wszystkiego tak zero-jedynkowo, bo rzeczywiście to do niczego dobrego nie może prowadzić. A jeszcze odnośnie też tego, co pan wspomniał, odnośnie właśnie poprzednich dwóch lat. Uznał pan właśnie ten rok 2022 za taki bardzo intensywny w pana karierze. No i właśnie przeżył pan też dużo wydarzeń związanych z Rosją. Tutaj nie będziemy się zagłębiać jakoś bardzo głęboko, ale pierwsze przykłady z brzegu z Rosją i generalnie jeszcze wcześniej ze Związkiem Radzieckim, bo jest to chociażby właśnie rozpad Związku Radzieckiego, później wszystkie wojny, czy to w Gruzji, czy też wątek czeczeński. I czy właśnie ten rok 2022 może pan określić takim dotychczasowym punktem kulminacyjnym w swoim dorobku badawczym i generalnie w swoich związkach właśnie z Rosją, o których też pan pisze w swojej najnowszej książce? No właśnie, wie pan, panie młody, panie redaktorze, ja już zaczynałem studia w 1978 roku. Czyli tak sądzę, że mógłbym być dziadkiem tego pokolenia studentów, którzy teraz przychodzą. Natomiast fizycznie i umysłowo nie czuję się żadnym dziadkiem, ani dziadersem. Chociaż rzadko kto zwraca uwagę na fakt, mało kto, że Wołodymyr Zełenski urodził się w 1978 roku. Czyli on urodził się wtedy, jak ja zaczynałem studia. A proszę popatrzeć, że nikt nie mówi o dacie jego urodzin, tylko mówi się o jego postawie, o jego bohaterstwie, o jego błędach ostatnio. Ale to jest człowiek z 1978 roku, czyli z tego roku, w którym ja przyszedłem na studia, w którym również został wybrany na urząd papieski Karol Wojtyła. Ja z kolei tego człowieka wielkiego
znałem, bo wychowywałem się w tej archidiecezji krakowskiej, więc widywałem go jeszcze nie jako papieża. Potem miałem szczęście nawet być u niego w związku z Rosją na takiej audiencji 30 lipca 2000 roku, jak pisałem tam kolejną swoją książkę. I teraz jak pan mnie zapytał o ten rok 22, to oczywiście. Ja uważam tę książkę tam, powiedzmy może 12 z kolei, którą teraz wydałem, za najważniejszą, ale nie sądzę, żeby ona była najważniejsza w moim życiu, bo zawsze uważam, że najlepszy maraton i mecz to ma przed sobą i książkę też może, nawet jeżeli to się nie sprawdzi, to należy ku temu dążyć. Natomiast starałem się w każdym jakby okresie swojego życia pisać coś, co no, było zakorzenione w historii, w kulturze, ale odnosiło się do współczesności. Ja pisałem książkę Papież wobec Rosji i Ukrainy w 2000 roku, no to ona się odnosiła do tego, jak Jan Paweł II rozumiał Ukrainę i Rosję. Byłem też tam podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ukrainy w czerwcu 2001 roku. No ale jak pisałem książkę wcześniej, w 1998, taką o myśli rosyjskiej, od Czadajewa do Bierdiajewa, spór Boga i człowieka w myśli rosyjskiej, to ona też była wtedy najważniejsza. No ale nie może, albo przekład nasz też Rodzinny Mistrza i Małgorzaty też uważamy za bardzo ważny, może nawet w naszej rodzinie najważniejszy, bo no wie pan, jest to dzieło niepowtarzalne, nieprzemijające i cokolwiek by ktoś mówił, to przetrwało i ma swoich fanów i wiemy, że czytamy je i ono jest cały czas. Ja do dzisiaj do niego wracam, mimo że je przetłumaczyłem i znam je prawie na pamięć, to lubię do niego wracać. No ale ta książka, ona była dla mnie też taka, tak mnie pochłonęła całkowicie, bo ja w zasadzie przez rok i dwa, trzy miesiące, przez jakieś 15 miesięcy pisałem ją bez przerwy i ona jest datowana. Tam jest napisane, którego dnia powstało, ale potem jak już ją szykowałem do druku, to jeszcze opatrzyłem przypisami, bo nie zawsze jak pisałem, nie zawsze miałem czas, żeby się do źródeł odnosić, ale teraz ostatecznie, jak ona już wyszła, to tam wszystko jest poświadczone źródłami i wszystko można odnaleźć, także jak ktoś będzie tę kronikę wojny chciał sobie w głowie poukładać, to ta moja książka będzie dobrym tutaj przewodnikiem, chociaż oczywiście nie wszystko mogłem też ująć, bo ale starałem się to co najważniejsze ująć, no a z drugiej strony dużo jest też tam literatury, historii, tyle że powiem, że to wszystko to ja czytałem wcześniej, bo ja nie miałem czasu, żeby w tym czasie, gdy tę książkę pisałem, czytać na nowo Dostojewskiego albo czytać na nowo Tołstoja, to ja to wygrzebywałem gdzieś ze swoich notatek, również i z zajęć, jakie miałem z wami, bo jeżeli polemizowałem z Putinem co do historii Rusi, no to się posługiwałem, patrzyłem do tych swoich wykładów, jakie z wami miałem, czy też do latopisów, gdzie już miałem pozaznaczane wcześniej odpowiednie fragmenty, no bo nie byłby człowiek w stanie jednak w tak niedługim okresie czasu napisać książkę, która ma 720 stronic, a jeszcze 200 stron usunąłem z niej, bo było, mi się wydawało, że już przeszło to jakby możliwości ludzkie percepcji i trzeba tę książkę skrócić. Ale na pewno uważam ją ze względu na problemy, na opis, na analizę, ale i na próbę syntezy, za rzeczywiście ja ją uważam prywatnie za najważniejszą książkę w moim dotychczasowym życiu. Więc oby ona też spełniła swoją funkcję i przyczyniła się do tego, że ta wojna zakończy się klęską tego człowieka i ludzi wokół niego, którzy ją rozpętali. Tak, właśnie to uzupełnienie, to można powiedzieć, że wyjął mi to pan profesor z ust, bo chciałem jeszcze dodać właśnie, że to jest taki, o czym też zresztą pan wspomniał, taki poradnik dla osób, poradnik tego, jak sobie to wszystko ułożyć w głowie odnośnie właśnie tej wojny i ostatnich wydarzeń dla osób, które po tę właśnie książkę sięgną. Na pewno będzie to wzbogacająca lektura. I jeszcze tak zamykając ten wątek, zapytałbym pana, jak w jednym akapicie mógłby pan streścić, zamknąć może główne myśli, które są zawarte właśnie w tej książce. Ja miałem w swoim życiu wielu wybitnych nauczycieli, takich jak Andrzej Drawicz,
profesor Ryszard Łużny, to wszystko byli ludzie związani z Uniwersytetem Jagiellońskim i z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej, gdzie dziś jestem profesorem, a pan miał też zaszczyt, można tak powiedzieć, i ma pan zaszczyt studiować. Ale jednocześnie ci ludzie też mnie nauczyli czytać uważnie tych pisarzy rosyjskich, także ukraińskich, którzy są nieprzemijalni. I w tej mojej książce, a poza tym znałem też, miałem wielkie szczęście znać też paru wielkich pisarzy polskich, których dzisiaj już nie ma, między innymi Czesława Miłosza, poetę polskiego, laureata Nagrody Nobla, który na ostatnie lata życia się sprowadził do Krakowa. Ja go wtedy już jako człowieka poznałem, bo wcześniej go znałem jako autora. Jest takie jedno, chciałbym zacytować, gdy chodzi o ideę tej książki, już na samym końcu zastanawiałem się, jakie motta do niej wybrać, które by oddawały jej przesłanie. I znalazłem takie trzy motta, a dwa krótkie chciałbym zacytować. Jedno to jest właśnie z Miłosza, proszę posłuchać, z traktatu moralnego Miłosza. A chociaż nowoczesne państwo na służbę grzmi samarytańską, zbyt wieleśmy widzieli zbrodni, byśmy się dobra wyrzec mogli. I mówiąc, krew jest dzisiaj tania, zasiąść spokojnie do śniadania. I to jest to, co był taki imperatyw, który mi kazał przez ponad rok codziennie siadać i pisać tę książkę, niezależnie od tego, gdzie byłem, bo książka powstawała głównie w Krośnie na Podkarpaciu, bo mnie tutaj losy rzuciły i stąd też dzisiaj do pana, z panem rozmawiam. Ale przecież pisałem ją także w Krakowie, bo przyjeżdżałem do Krakowa na festiwal Miłosza, w którym występowała obok mnie ukraińska pisarka Wiktoria Amelina, a jak już zakończyłem książkę, to się dowiedziałem, że zginęła i musiałem tę książkę zakończyć epitafium dla Wiktorii Ameliny i pomyśleć sobie, że tę dedykację, którą mi wpisała w lipcu 2022 roku w książce, panu Dom dla Doma, polecam panu Grzegorzowi, z szacunkiem napisała: do zobaczenia w Ukrainie. Ja byłem w Ukrainie, pojechałem w styczniu 2020 już trzeciego roku, w styczniu pojechałem do Lwowa i tam spędziłem 3 dni, ale jej tam wtedy nie było, a potem już pisałem epitafium w tej książce. Jest jeszcze jedno motto takiego pisarza, którego serdecznie polecam też i panu, i wszystkim radiosłuchaczom. To jest pisarz rosyjski Jewgenij Szwarc i on jest autorem takiego dramatu Smog. Ten dramat miałem w głowie od dawna, fragmenty z tego dramatu, i nieraz posługiwałem się w różnych kontekstach nimi, natomiast do książki wybrałem taki jeden szczególny, który też pokazywał, dlaczego ja to piszę, pokazuje, dlaczego ja to napisałem i sam to przetłumaczyłem. 5 lat marszu stąd, w czarnych górach, kryje się ogromna pieczara, a w pieczarze onej leży spisana do połowy księga. Nikt jej nie tyka, ale każdego dnia do tego, co wcześniej spisano, przybywa stronica po stronicy. A kto pisze? Świat. Góry, trawy, kamienie, drzewa i rzeki widzą to, co ludzie wyczyniają. Wiedzą one o wszelkich zbrodniach przestępców, o wszystkich nieszczęściach ludzi cierpiących bez winy. Z gałązki na gałązkę, z kropli na krople, z obłoku na obłok dochodzą do pieczary w czarnych górach ludzkie skargi i księga się rozrasta. A gdyby w świecie księgi tej nie było, drzewa powysychałyby z tęsknoty i smutku, woda stałaby się gorzka.